Rosyjski wycieczkowiec Lyubov Orłowa przez 20 lat pływał z turystami po wodach Arktyki. W 2010 roku zakończył swoją służbę. Trafił do Nowej Fundlandii w Kanadzie, a w końcu sprzedano go na złom. Podczas ostatniego rejsu coś się wydarzyło. Jednostka płynęła na Dominikanę, gdzie miała zostać pocięta. Nie dotarła tam. Niedługo po opuszczeniu portu wycieczkowiec urwał się z holu i odpłynął. Pozbawiony załogi z niepracującymi silnikami, dołączył do armady statków Widmy, dryfujących po oceanach całego świata. Do incydentu doszło na jednym z najbardziej uczęszczanych morskich szlaków. Statki Widma są niczym stalowe góry lodowe zagrażające innym jednostkom. Rozpoczął się wyścig w celu odnalezienia Orłowej. 7 dni później po drugiej stronie Atlantyku irlandzka Straż Przybrzeżna otrzymała informację, że wycieczkowiec może zmierzać w kierunku wyspy. Irlandczycy uczestniczyli w międzynarodowym programie Sea Sigma, wykorzystującym najnowsze technologie we walce z przestępczością na morzu. W pierwszym etapie sztuczne satelity namierzają obiekt wyglądający jak statek. Dane porównuje się z informacjami uzyskanymi z AIS, czyli globalnego systemu automatycznej łączności, który umożliwia lokalizację jednostek pływających. Kiedy na akwenie, po którym mogła dryfować Orłowa, zarejestrowano statek nie wysyłający żadnych sygnałów, uznano, że to zaginiony wycieczkowiec. Okręty Straży Przybrzeżnej ruszyły na poszukiwanie, niestety niczego nie znalazły. Nawet używając najnowszych zdobyczy techniki, nie sposób czasem ustalić pozycji obiektu na otwartym morzu. Orłowej poszukiwali nie tylko Irlandczycy. Dla niektórych statki widma są kopalnią złota. Według prawa morskiego jednostka należy do znalazcy. Nagroda za odnalezienie statku zależy od jego wartości i tego, co jest na pokładzie. Jednak zawodowi poszukiwacze także nie mogli znaleźć wycieczkowca. Jakby bawił się z nimi w kotka i myszkę.